Jednym z największych problemów każdego najwyższego organu kontrolnego jest jego efektywność, rozumiana stopniem wdrożenia rekomendacji, zaleceń, uwag itd. Również Najwyższa Izba Kontroli ma to na uwadze i podejmujemy cały szereg działań, żeby nasze zalecenia były wprowadzane w życie, ale tak prawdę powiedziawszy, ciężar decyzji i odpowiedzialności za wdrożenie jest poza Izbą, no, w parlamencie, w radach, różnego rodzaju ciałach stanowiących, nadzorczych. Bardzo ciekawą inicjatywę przejawił Parlament Europejski na przykład, który w swojej niedawnej rezolucji sam do siebie kieruje taki wniosek, ażeby w corocznych sprawozdaniach parlamentu w sprawie absolutorium dla Komisji Europejskiej zawrzeć specjalny rozdział mówiący o tym, jak Komisja Europejska wykonała zalecenia pokontrolne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. To według mnie jest to jeden z elementów całej gamy działań, które należy podjąć, ażeby ta skuteczność była największa. Bardzo byłoby ciekawe przeniesienie takiej inicjatywy na grunt naszego parlamentu. Wyobrażam sobie to, że na przykład przy dyskusji nad absolutorium dla rządu, komisja sejmowa właściwa przedstawiałaby informacje o tym, jak rząd zrealizował zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli.